Jesteśmy w demo roomie Turbo Sound. Mamy sporo nowości. Michał, przybliż nam każdą paczkę i o co w tym chodzi. Cześć, witam ponownie. No tak, mamy sporo nowości, mamy w ogóle przegląd. Jakby tutaj wisi Manchester, 12, 10, nowa liniówka, znaczy nowa już jest troszkę na rynku, już w Polsce znalazła swoich odbiorców, grała przez cały sezon na letniej scenie progresji, być może zagra kolejne. Realizatorzy byli zadowoleni, ale jakby do brzegu. Po tamtej stronie jest seria TQ, Point Southów, której już znacie, tutaj mamy serię PQ, która się wkrótce ukaże, oczywiście rozmiary 10, 12, 15 są nieco zmodernizowane, pojawił się tutaj większy driver, zamiast 1.4 mamy 1.75, mamy troszkę inne punkty crossu, mamy troszkę inne sensitivity, paczka jest głośniejsza, osiąga większe SPL. Pasywna z przełącznikiem na Biamp, oczywiście sterowanie Lake, Lab Gruppen. Kolejna rzecz, zupełna nowość, dwa monitory koaksjalne, 12 i 14, czyli TQM12, TQM14. Tak naprawdę przetwornik to jest 13,5, ale to by chyba źle brzmiało marketingowo, także mamy 14. Bardzo fajne oczywiście, też pasywne i w Biampie pracujące. Natomiast najnowsza rzecz to są właśnie te duże paczki MC15. Wiszące tutaj w klastrze. Takie klastry można oczywiście budować po staremu, czyli na przykład w dwóch rzędach. Dyspersja jest 30 stopni. Wychodzisz za paczkę, nie ma zupełnie nic. Podchodzisz do paczki na metr, też nie ma zupełnie nic. Gra to bardzo ładnie, jest to bardzo skuteczne. Co ciekawe, przy takich układach zawsze pojawia się problem filtra grzebieniowego. Tutaj rozwiązano to w ten sposób, że możemy wgrywać odpowiednie presety dla paczki znajdującej się po środku i na zewnątrz i software'owo jest ten problem rozwiązywany, żeby to było spójne. Widzicie, tutaj jest pełen asortyment do riggingu. Są szyny, które pozwalają to bardzo łatwo łączyć. No, rigging jest banalny, robi się to naprawdę szybko i osoba, która nigdy tego nie robiła, jest to w stanie zrobić. Są szyny, wsuwamy mocowania, wieszamy i tyle. Tak, trzeba przyznać, że wygląda to prosto i przyjemnie. No i pewnie zachwyca jakością, zaraz posłuchamy, prawda? No tak, odbywają się tutaj sesje odsłuchowe co 45 minut, także bardzo często myślę, że warto posłuchać, bo jest to produkt, który wyróżnia się na tle dotychczasowej oferty.